Aby przygotować makaron z mulami i pomidorami dla dwóch osób, potrzebujemy 0,5 kg świeżych małży, 2 ząbki czosnku, 100 ml białego wytrawnego wina, 1 małą czerwoną cebulę, 3 łyżki soku z cytryny, 3 średnie dojrzałe pomidory, 3 łyżki oliwy, 2 łyżki posiekanej natki pietruszki, kawałek chili. W dużym, szerokim rondlu lub na patelni z przykrywką na średnim ogniu rozgrzewamy oliwę. Wrzucamy drobno posiekaną cebulę i smażymy, aż stanie się szklista. Dodajemy czosnek i chili, smażymy około minuty, aż zacznie pachnieć. Obrane ze skóry i pozbawione gniazd nasiennych pomidory kroimy w kostkę, dorzucamy na patelnię i smażymy całość 3-4 minuty. Na koniec dolewamy białe wino i redukujemy płyn o mniej więcej połowę. Dodajemy oczyszczone mule, przykrywamy naczynie pokrywką i dusimy całość około 3-4 minuty. Nie za długo, aby małże nie stały się twarde i gumowate. W międzyczasie potrząsając patelnią, muszle powinny się pootwierać. Całość polewamy sokiem z cytryny, posypujemy pietruszką i ściągamy z ognia. Usuwamy muszle, które pozostały zamknięte. Makaron gotujemy według przepisu na opakowaniu, odcedzamy, mieszamy z sosem i natychmiast podajemy. Po więcej przepisów zapraszam na www.zmysłowesmaki.pl. Subskrybuj też kanał Zmysłowe Smaki na YouTube.